Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Stworzył słońce, gwiazdy i wszystko, co je napełnia. Wtedy w niewyczerpanej swej miłości stworzył Bóg człowieka. Bóg dał nam ręce. Ręce, aby pomagały. Ręce, aby broniły. Ręce, aby dawały. Ręce, aby tworzyły. Ręce, aby kochały. Bóg dał nam ręce, ale my używamy tych rąk, aby niszczyć. Ręce uczynione, aby kochać, nienawidzą. Ręce uczynione, aby dawać, kradną i niszczą. Ręce, które miały pomagać, odwracają się i napadają. Bóg wyciągnął swe kochające ręce nad światem dążącym do zagłady. Ale my przybiliśmy te ręce do krzyża. I powiedzieliśmy: zostań tam, Boże! Ale on nie został. Chociaż był pogrzebany, zmartwychwstał. On żyje. Dzisiaj Jezus chodzi ulicami naszych miast. Jego pokryte bliznami ręce tęsknią. Czekają na kogoś, kto może przyjdzie. Bóg ma lekarstwo na buntownicze stworzenie. Tym lekarstwem jest Jezus. Co z Nim uczynisz? Będziesz próbował nie patrzeć? Będziesz próbował nie słuchać? Prawda pozostanie prawdą. Przyjmiesz Go? Czy odrzucisz? Żyj dalej własnym życiem, albo wszystko oddaj Jezusowi. Decyzja jest w Twoich rękach.